Witajcie kochani, z tej strony Emilka z kanału Kocham Zabawki. Zapraszam Was dzisiaj na wspaniałą przygodę z grą Memory na 3 sposoby. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak w nią zagrać, zapraszam do obejrzenia filmiku. Hej dziewczyny, słyszałyście o tej nowej grze Memory na 3 sposoby? Ponoć zapowiada się bardzo fajnie. Chętnie bym w nią zagrał, ale potrzebuję chętnych osób do zabawy i gry. A, coś tam o niej słyszałam. Trzeba dopasować jakieś wzory do siebie, odszukać jakieś różnice. A, dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale chętnie się dowiem. Nie, słuchajcie, ja trochę znam się na tej grze. Tam się liczy pamięć. Musicie zapamiętać, gdzie leży drugi element z pary. Następnie spostrzegawczość. Odkryj, czym różnią się ilustracje. No i następnie refleks. Musisz znaleźć jako pierwszy 3 różnice. Kto pierwszy, ten lepszy. To co, zaczynamy? Nie, zaczynamy. Nikt mnie nie pokona. Ha, ha. Memory na 3 sposoby. Tak jak mówiliście, liczy się tutaj pamięć, spostrzegawczość oraz refleks. Oto co, zaczynamy grać? Już nie mogę się doczekać. Poczekajcie, zobaczmy jeszcze, co jest z tyłu na opakowaniu napisane. Świetnie, no dobrze, w takim razie ja opowiem, co jest napisane z tyłu na opakowaniu. To nie jest zwykłe memory, to 3 warianty gry o rosnącym stopniu trudności, które wciągają do zabawy dzieci w każdym wieku i o różnym temperamencie. Mamy 3 warianty rozgrywki, a najważniejsze, pamiętajcie, nadal tutaj jest pamięć, spostrzegawczość i refleks. A w środku znajdziecie 20 dużych kart o wymiarach 11 na 11 cm. No to co dziewczyny, otwieramy w takim razie grę Memory na 3 sposoby. Wow, popatrzcie, ile tutaj jest kart, ale zobaczcie, one są takie same, podwójne takie same obrazki. Wow, czyli najpierw zagramy sobie w pamięć, czyli odwrócimy wszystkie karty, pomieszamy je i będziemy musieli poszukać drugą kartę od pary. To co? Zaczynamy! A, wszystkie karty już Wam odwróciłem, koleżanki! Możecie teraz szukać pary! A, no dobrze, w takim razie może najpierw odkryję sobie tę kartę. O, jest tutaj dziewczynka, która skacze na skakance. I może tę kartę. Czy one są takie same? Nie, no co ty, one są inne. Tu dziewczynka skacze na skakance, a tutaj bawią się kowanego. Nie, 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 odkładaj jedną kartę. No dobrze, dobrze, odkładam. No to teraz spróbuję jakąś inną. A może tutaj? Czy to będzie ta karta? Ej, nie, to znowu nie ta karta. Tutaj ktoś gra w kapsle. Spróbuj jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Okej, to teraz ostatni raz. Teraz musi mi się udać. Uwaga, odkrywam tę kartę. Wow, czy to są takie same karty? Tak, to są te same karty. Gratulacje, pierwszą parę odszukałaś. O, teraz ja spróbuję odkryć jakieś karty. No dobrze, to może wezmę sobie tę kartę. O, to są te kapsle, podobały mi się wcześniej. No i może wezmę sobie tę kartę. Czy to jest ta sama karta? Nie, no co ty, zobacz. Tutaj ktoś gra w kapsle, a tutaj ktoś gra w gumę. Nie, 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 odłóż jedną kartę. No dobrze, to jeszcze raz spróbuję. Może teraz mi się uda. Okej. Okay. To tam odkładam też i wezmę sobie może, dziewczynka tutaj, zobaczcie, gra w klasy i teraz postaram się poszukać drugą kartę taką samą. O, zobaczcie, o, proszę bardzo, udało mi się znaleźć karty do pary. A, super, świetnie, dziewczynka tutaj gra w klasy, świetnie się spisałeś. O, odkryliśmy wszystkie karty, ale my jesteśmy mistrzami, jak nam to super wyszło i jak szybko. A, masz rację, wszystkie karty są dopasowane,
A jaki tam był kolejny stopień trudności? Kolejny poziom trudności to spostrzegawczość. Odkryj, czym różnią się karty. To nie jest łatwe zadanie, to już jest poziom drugi, ale jestem ciekawa, czy dacie sobie radę. No więc dobrze, może ja pierwsza zacznę. Mamy tutaj jakąś panią, której tak bardzo mocno powiewają włosy i musimy znaleźć jakąś różnicę. Słuchajcie, ja już chyba pierwszą widzę. Popatrzcie, tutaj pani ma serduszko czerwone, a tutaj nic nie ma. Mamy pierwszą różnicę. Szukamy kolejnej. O, tutaj pani ma bransoletkę, a tutaj nie ma. To już jest druga różnica. Trzecia. O, tutaj będzie trudniej. Trzeciej nie mogę znaleźć. Gdzie ona się schowała? Ojejku, zobaczcie. Pani ma hula hopy, ale każdy z nich jest w innym kolorze. Tutaj są kolory fioletowy, niebieski i żółty, a tutaj czerwony, zielony i żółty. Ha, mam już trzy różnice. Jak wam pójdzie, moi koledzy i koleżanki? O, teraz ja, ja chcę znaleźć różnicę. No, słuchajcie dziewczyny, ja to znajdę najszybciej te wszystkie różnice. O, proszę, szybko, tutaj są krzaki, o, tutaj się wyłania jakaś dziewczynka, a tutaj jej nie ma. Pierwsza różnica, szukam dalej, o, czekajcie, drzewa są, konary są, nie, gdzie ona jest? O, zobaczcie, nie, tu jest dziewczynka, o, jest motylek jeden. Drugi, a tutaj jeden i drugiego nie ma. Jest to druga różnica. Ale trzecia, to będzie bardzo trudno znaleźć. Gdzie się ukryła trzecia różnica? Może przeliczę tego chłopca guziki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A gdzie jest szósty? Ha, to jest nasza trzecia różnica ukryta. Proszę bardzo, zrobiłem to bardzo szybko. Ha, teraz ja znajdę wszystkie trzy różnice. A może dwie, a tą trzecią wy znajdziecie? Ha, zaraz się okaże. Okej, pierwsza różnica. Popatrzcie. Tutaj ma dziewczynka inne kolory sukienki i tutaj inne. Tutaj są różowo-fioletowe, a tutaj dwa odcienie zielonego. Pierwsza różnica, druga to jest tutaj liść, a tutaj nie ma tego liścia. A trzecią różnicę pozostawiam dla Was. Przyjrzyjcie się dokładnie tym obrazkom i napiszcie w komentarzu, jaka jest trzecia różnica. Hej dziewczyny, a trzeci poziom trudności to jest spostrzegawczość. I co? Kto pierwszy odkrył wszystkie różnice? Ha, to na pewno byłem ja. Ja myślę, że wszyscy świetnie sobie poradziliśmy z każdym stopniem trudności. Świetnie się spisaliście. Memory na trzy sposoby. Od dzisiaj jest to moja ulubiona gra. Jeśli podobał Wam się filmik, kliknijcie łapkę w górę, czyli lajka. Dokładnie tak. Jeśli chcielibyście więcej, kliknijcie subskrybuj. Mile widziane są również komentarze. Możecie wpisywać propozycje, bajki, jakie chcielibyście obejrzeć. Serdecznie Was pozdrawiamy z grą Memory na trzy sposoby oraz Emilka z kanału Kocham Zabawki.